Wiesz, jak fajnie jest prowadzić swój sklep? Znaczy na Vinted, no to takie prowadzenie sklepu, wiesz, no to... Nie pokażę wam linka, bo ja wczoraj... Człowieku, to zrobiłem tak, że nawet tych ubrań nie uprałem. Nie uprałem, nie uprasowałem, pogniecione zrobiłem zdjęcia, gdzie jest cień normalnie mojej twarzy na tych zdjęciach, na ubraniach. No sobie nie wyobrażasz, nie dam wam linka, do tego nie ma szans. Ale opis mam fajny, to mogę powiedzieć. Ale jak nie znajdziecie ha... Ja wiem, że teraz szukacie konta, ale nie znajdziecie, bo to nic, nie mam nic wspólnego z Franiem tam na tym koncie. Mam coś wspólnego z... nie powiem z czym, ale w sumie z miejscem zamieszkania troszeczkę jest nazwa. Ale to tyle wam mogę powiedzieć. Co to jest? To nie jest moje konto, jakiś bitrut. Co to w ogóle wy wynaleźliście, kurwa? To nie jest moje konto. To nie jest moje konto, kurwa. Nie jest moje konto, ja pier... Tak, no. To nie jest moje konto, ja pier... Co, o czym ty gadasz w ogóle? Bitrut. Czemu bitrut niby? Co to znaczy bitrut? Burak. Nie wiem, to nie jest moje konto. To nie jest moje konto! To nie jest moje konto! Co edytuj profil? Ja p***a, no nie! Jak wy to znaleźliście? Ja blokuję to jakoś. Użytkownik tam czy kupił... Ale podniecione... Przez! Nie sprzedam! Proponuję 20 zł... Bro, kurwa, no nie... Człowieku, no czy ty musisz mi niszczyć karierę sklepowicza? Chłopie, no! Zarezerwuj mi tą koszuleczkę, pogo, dobra, szybko. Dobra, to jest moje konto, ale kurwa... Powiem wam wczoraj tak, wyjąłem z szafy, nawet nie chciałem się tego prać, wystawiłem wszystko, nawet nie wiem, ile kosztują te rzeczy, człowieku. Wystawiłem jakieś rzeczy... W ogóle dziurawe spodnie wystawiłem. Jeszcze szyte u tego, u szytologa. Widać, czy jako... że wyjąłeś z szafy. Wyjąłem z szafy pogniecionej. No nie jest, no nie jest za ciekawe. No jak chcesz to, nie... znaczy nie kupuj tego, bo ja tobie nie sprzedam i tak. Musieli między duże pole jak takiego buraka wykopali. Co wy? To nie wiem, czy z szafy z psu z gardła wyjąłeś to. Co wy kurwa robicie, nie sprz... Daj dwie dychy na jakieś... Witam u pana. Co wy odpierdalacie? Nie sprz... Niszczycie mi sklep! Sklep mi niszczysz, biznes, kurwa, burakowski! Ja pierdol... Nie zgodzę się. Mokre są? Nie są mokre! Ze spermą kupię za dwie... Ja pierdolę, straciłem kontrolę. No gratuluję mózgu, zniszczyliście mi sklep. Pokażę sklepowicza. Ja zamykam ten sklep, oddaję to wszystko. Chce ktoś kupić wszystko all in za 500 zł? 500 zł zapakuję ci do worka i wyślę w paczkomacie. All in, człowieku. Już mam dosyć sklepowicza. Sklep, kariery sklepowicza. Straciłem kontrolę nad sklepem. Jeszcze mam więcej rzeczy do sprzedania, stary, niedługo będzie wystawiane, jak jesteście zainteresowani. Nie no, żartuję, wam nie sprzedam. Nie sprzedaję widzom, bo ja nie chcę, żebyś człowieku wąchał mi na przykład te spodnie, żebyś mi je wąchał. Rozumiesz? Spodenki właściwie, no sobie nie poobrażam. Ale w ogóle widzieliście, jaki fajny tytuł sobie dałem? Patrz, czekaj. Wymoczek. Ale ty jednak debilem i tak mniejszym misa z bestii jesteś. Nie dość za jedynego tematu nie umie utrzymać, to jeszcze lakuje konta na Vinted. Ale ja tego nie zlikowałem, przez przypadek to zlikowałem! Ok. Dzięki Rafał za 50 suba i Kuksok za 60 suba. Patrz, kupujcie ode mnie ok, sorry, że pogniecione, ale nie chciało mi się prasować, bo i tak kąpię się w pieniądzach. Noszenie po mnie to zaszczyt, no nie? Tak prestiżowy opis sklepu, nie? Człowieku, zakładam niedługo, jest ten, niedługo robię kolabo z Dorawa Store. Z Dorawą, człowieku, będzie ale razem... Ale ja pierdolę. Razem z Dorawą będzie sprzedawać ubrania. Ta kurtka wygląda jako brzygana, bo jest to brzygana. Najlepsze jest to, że ludzie chcą ode mnie ją kupić. Ile taka kurtka kosztuje? Ludzie chcą ją ode mnie kupić. Dobra, nie zamawiajcie, bo i tak wam jest... Bitrut X. Ogarnij się, bitrut, bo nie wiedziałem, jaką nazwę dać, chłopie. No przez... Zaraz Dawid zlikuje twoje imię, nazwisko za debilu. Masz bloka. Zablokuj. Taki klient mi się w ogóle do niczego nie przyda. Sorry, this administration for this idiot. Hej, zgodzisz się na sprzedaż? Dobra, kurwa. 4500?
No pewnie, kurwa, że akceptuj. 4500 za kurtkę, znaczy za koszulkę za 40 zł? I teraz się, kurwa, wypłacaj! Wypłacaj się! Dawaj mi, kurwa... Dawaj mi hajs, szybko, bo ci konto zablokują! Czaisz? Zjebie konto, cwaniaczku! Co ty w ogóle masz na tym koncie, Oliwierek? A, ty nic nie masz na tym koncie. Dobra, w każdym razie... Marchewate, to jednak masz łeb do interesów, a marketing to chyba twoja najmocniejsza strona i XDD 200 klientów po kilku minutach. Ja pierdolę, mój profil płonie. Dobra, przypomnijcie mi, jak wrócę do domu, to będę pakował te rzeczy, dobra? To mi przypomnijcie. Będę wysyłał dla widzów. Tylko, że macie je opłacać, kurwo, błagam was, jak wam wyślę już, to macie je opłacać, żeby nie było, że wam wyślę za darmo, człowieku. Gadki. Okej, okay, opłacisz? Dobra, to wejdź na mój profil i się zastanów, co chcesz kupić i nie troluj, tylko serio kup, dobra? Jak już chcesz kupić. Spoko? Czekaj, bo mam file to contact to SRT, a serwer muszę zresetować backpack, z tego co widzę.